Sześć. Choć miała dopiero 6 lat, Marigold doświadczyła już wielu namiętności, dzięki którym życie bywa bujne, straszne bądź wspaniałe, zarówno gdy ma się lat 6, jak i 16 lub 60. Prawdopodobnie przyszła na świat ze świadomością, że gdy się pochodzi z Leslie'ów, jest się kimś lepszym. Jednak po raz pierwszy odczuła w pełni dumę rodową, kiedy pewnego dnia odbyła rozmowę z małą May Kemp z Hollow. Czy ty codziennie myjesz twarz? Spytała z niedowierzaniem May. Tak, odparła Marigold. Nawet jeśli to nie jest konieczne? Naturalnie, ty tak nie robisz? A skąd? Rzuciła pogardliwie May. Ja myję twarz tylko wtedy, gdy jest brudna. Wtedy właśnie Marigold pojęła różnicę pomiędzy kastą Leslie'ów a innymi ludźmi, co na próżno usiłowała jej wbić do głowy młoda babcia za pomocą licznych kazań. A wstyd? O, poznała go dobrze, wypiła ten puchar do samego dna. Czy kiedykolwiek uda jej się zapomnieć podwieczorek z udziałem dwóch pastorów z żonami, gdy wsunęła się czerwona i zdyszana na swoje miejsce, przepraszając za spóźnienie? Nic nie mogłam poradzić, mamo, tłumaczyła się Marigold. Pomagałam Kate Blackear zaprowadzić krowy pana Duncana do wodopoju i musiałyśmy gonić tę cholerną jałówkę. Marigold od razu spostrzegła, że palnęła coś strasznego. Powiedziały jej to zastygłe z przerażenia twarze członków rodziny. Jeden z pastorów osłupiał, drugi z trudem skrywał uśmiech. Ale dlaczego? Co ona takiego powiedziała? Marigold, czy mogłabyś odejść od stołu i pójść do swojego pokoju? Powiedziała mama, która wyglądała, jakby zaraz miała się rozpłakać. Nieszczęśliwa Marigold zrobiła, co jej kazano, choć nie miała pojęcia, o co chodzi. Jednak wkrótce się dowiedziała. Ale Kate tak właśnie powiedziała, tłumaczyła Marigold płaczliwym głosem. Kate powiedziała, że ma ochotę przetrącić tej cholernej jałówce wszystkie cholerne kości. Nie sądziłam, że cholerny to przekleństwo. Przekleła przy pastorze. Ba, w obecności dwóch pastorów i ich żon. Marigold myślała, że tego nie przeżyje. Gorąca fala wstydu zalewała ją na samo wspomnienie. Nie miało znaczenia, że nie pozwolono jej spotykać się więcej z Kate. I tak jej na Kate nie zależało. Ale okryć hańbą siebie, mamę i nazwisko Leslie'ów? Gdy kiedyś z czcią i lękiem spytała dziedzica z Charlottetown: przepraszam, czy pan jest Bogiem? Tak się z niej śmiano, że czuła się straszliwie upokorzona. Ale ta historia z pastorami była jeszcze gorsza. W dodatku nie mogła pojąć, dlaczego cholerny to przekleństwo. Nawet stara babcia, która zaśmiewała się do łez z gafy prawnuczki, nie potrafiła jej tego wyjaśnić. Demon zazdrości też upomniał się o Marigold. W skrytości ducha była zazdrosna o Clementine, dziewczynę, która była pierwszą żoną ojca i obok której został pochowany na wzgórzu pod krzakami Spirei. Marigold była zazdrosna ze względu na matkę. Ojciec należał kiedyś do Clementine. Może więc teraz znów do niej należy? Czasami Marigold była całkowicie owładnięta tą absurdalną zazdrością. Gdy wchodziła do pokoju starej babci i widziała piękny portret Clementine na ścianie, czuła, że go nienawidzi. Miała ochotę zerwać go i podeptać. Lorraine wpadłaby w przerażenie, poznawszy uczucia córki. Jednak Marigold czujnie strzegła swej tajemnicy i wciąż nienawidziła Clementine, a zwłaszcza jej pięknych rąk. Uważała, że mama dorównuje Clementine urodą. Zawsze współczuła dziewczynkom, których matki były brzydkie. Poza tym jej mama miała przepiękne stopy. Wujek Klon nieraz powtarzał, że nie spotkał żadnej innej kobiety o takich zgrabnych stopkach i kostkach. Ale zgrabne kostki nie liczyły się zbytnio u Leslie'ów. Nie wypadało nawet o nich mówić, mimo iż modne ówczesne suknie bezwstydnie je odsłaniały. Jednak ręce mama miała niezbyt ładne, były szczupłe i za małe. I czasami Marigold czuła, że nie zniesie widoku rąk Clementine, zwłaszcza gdy ktoś z rodziny się nimi zachwycał. Stara babcia ciągle o nich napomykała, jakby wyczuwała zazdrość Marigold i chciała się z nią drażnić.
Wcale nie sądzę, żeby była znów taka ładna, powiedziała kiedyś Marigold, doprowadzona do ostateczności. Stara babcia uśmiechnęła się. Clementine Lawrence była pięknością, moja droga. Nie taką bezbarwną istotą, jak ta jej siostra z Harmony. Marigold była przekonana, że stara babcia zamierzała powiedzieć i jak twoja matka, więc poczuła, że nienawidzi Clementine, jej rąk i wiecznie żywej białej lilii zajadlej niż zwykle. Smutek? Żal? Ależ tak, serce omal jej nie pękło, gdy zdechł ukochany szary kotek. Nie przypuszczała, że coś, co ona kocha, może umrzeć. Czy wczorajszy dzień poszedł do nieba, mamo? Spytała ze szlochem następnego dnia. No, myślę, że tak, odpowiedziała mama. Wobec tego nie chcę iść do nieba, wybuchnęła Marigold. Nie chcę już nigdy spotkać tego strasznego dnia. Prawdopodobnie spotkasz jeszcze o wiele gorsze, zauważyła na pocieszenie młoda babcia. A co do strachu? Czyż Marigold nie znała go od zawsze? W jednym z wcześniejszych wspomnień widziała siebie siedzącą w mrocznym, zamkniętym saloniku za karę, że rozlała trochę pudingu na najlepszy obrus młodej babci. Nie mogła pojąć, jak taka mała ilość pudingu mogła zalać taki kawał serwety. Niemniej wylądowała w saloniku, koszmarnym pokoju, w którym igrały niesamowite pasy światłocienia. Gdy przycupnęła przy drzwiach, w półmroku dostrzegła coś strasznego. Wszystkie krzesła w pokoju zaczęły nagle tańczyć wokół stołu, a korowodowi przewodził wielki, bujany fotel wypchany końskim włosiem. Za każdym razem, gdy fotel przebiegał galopem obok Marigold, składał jej przesadnie ugrzeczniony ukłon. Marigold zaczęła nagle przeraźliwie wrzeszczeć i natychmiast zabrano ją z ciemnego pokoju. Z niesmakiem, ponieważ nie była w stanie znieść tak łagodnej kary. Wychodzą z niej cechy Winthropów, stwierdziła zjadliwie młoda babcia. Leslieowie i Blaisdellowie mieli więcej odwagi. Marigold nigdy nie powiedziała, co ją tak wystraszyło. Wiedziała, że nikt by jej nie uwierzył. Jednak zawsze wstrząsał nią dreszcz trwogi, gdy wchodziła do saloniku. Wolałaby raczej skonać, niż usiąść na bujanym fotelu. Poznała także żądzę zemsty. Zdarzyło się to w sierpniu. Matka May Kemp przyszła, by zrobić porządek w spichrzu na jabłka i przyprowadziła ze sobą May. Marigold i May przez jakiś czas bawiły się wesoło w niby domku pod krzakami porzeczek. Taki domek jest cudowny, gdyż siedząc na podłodze można zajadać się rubinowymi owocami rosnącymi na jego ścianach. Nagle May oznajmiła, że oko by oddała za zobaczenie słynnej lalki Skinnerów. Marigold weszła dzielnie do pokoju ogrodowego, by spytać starą babcię, czy może przyprowadzić May i pokazać jej lalkę. Staruszka spała. Spała naprawdę. Nie udawała, że śpi, co jej się często zdarzało. Marigold odwróciła się, zamierzając wyjść, gdy jej wzrok padł na Alicję. Alicja wyglądała tak ślicznie i urzekająco, zupełnie jakby prosiła o trochę zabawy. Kierowana nagłym impulsem, Marigold podbiegła do szklanej szkatuły, otworzyła ją i wyjęła Alicję. Wyjęła nawet pantofelek z rączki, w której tkwił przez lata i włożyła go na stopę lalki. – Aleś ty odważna! – powiedziała z podziwem May, kiedy Marigold zjawiła się w porzeczkach, przyciskając do siebie Alicję. Jednak Marigold straciła całą śmiałość, gdy po pewnym czasie pojawiła się przed nimi Salome, groźna i wyniosła w nowej drojetowej sukni barwy śliwkowej i wykrochmalonym białym fartuchu. Bez słowa zaciągnęła Marigold przed oblicze starej babci. Powinnam wiedzieć, że coś się święci, bo było zbyt cicho, powiedziała Salome. We dwie tam były, a ona siedziała na krześle jak na tronie. Podawały jej czerwone porzeczki na liściach sałaty i całowały jej ręce. Włożyły jej na głowę koronę z kwiatów, a na stopę oba jej trzewiki. O mało nie padłam, gdy to zobaczyłam. Nie wyjmowano jej ze szklanej szkatuły, od kiedy jestem w świerkowej kępie.
Dlaczego postąpiłaś tak niegodziwie? Spytała gniewnie stara babcia. Chciałaby ją kochano, zaszlochała Marigold. Tak długo nikt jej nie kochał. Mogłabyś zaczekać, aż umrę, zanim się do niej dobierzesz. Wtedy będziesz sobie ją kochała do woli. Ale ty będziesz żyła wiecznie, zaszlochała Marigold. Lazar tak mówi. Poza tym nie zrobiłam jej żadnej krzywdy. Mogła się potłuc na drobne kawałki. O nie, nie mogłabym przecież jej skrzywdzić kochaniem. Nie jestem tego taka pewna, mruknęła pod nosem stara babcia, wyjawiając jedną z prawd, które Marigold miała zrozumieć dopiero w 20 lat później. Stara babcia, rozsierdzona nie na żarty, postanowiła, że Marigold ma przez 3 dni jadać samotnie w kuchni. Dziewczynka była bardzo rozgoryczona, gdyż kara wydawała jej się wyjątkowo poniżająca. I znów wypadało się cieszyć, że Bóg tak wszystko urządził, żeby inni nie wiedzieli, co się myśli. Gdy Marigold kładła się do łóżka owego fatalnego wieczoru, była zdecydowana nie odmówić wszystkich modlitw. Mianowicie pominąć fragment dotyczący starej babci. Pobłogosław mamę, młodą babcię i Salomę, powiedziała, po czym podniosła się z klęczek i położyła do łóżka, z namaszczeniem ustawiwszy buty blisko siebie, aby nie czuły się samotnie. Robiła tak każdego wieczoru. Nie zmrużyłaby oka, gdyby jej buty stały z dala od siebie i tęskniły za sobą przez calutką noc. Jednak nie mogła zasnąć. Wszelkie wysiłki spełzły na niczym. Na późno starała się liczyć owce przeskakujące przez płot. Właściwie wcale nie zamierzały skakać. Odwracały się przy samym płocie i robiły do niej miny, do złej dziewczynki, która nie chciała pomodlić się za babcię, staruszkę. Marigold uporczywie zmagała się przez godzinę ze swym leslejowskim sumieniem. Potem wstała z łóżka, uklękła i powiedziała: Pobłogosław, panie, proszę, młodą babcię, Salomę i każdego, kto potrzebuje twojego błogosławieństwa. To bez wątpienia obejmowało również starą babcię. Na pewno można więc teraz iść spać. Jednak nadal nie mogła zasnąć. Tym razem Marigold poddała się po półgodzinnej walce. Pobłogosław, proszę, mamę, młodą babcię, Salomę i możesz też pobłogosławić starą babcię, jeśli chcesz. No tak, nie ustąpi już ani o krok. Lecz w 15 minut później Marigold znowu wyskoczyła z łóżka. Pobłogosław, proszę, mamę, młodą babcię, Salomę i starą babcię, amen. Teraz owce zaczęły skakać. Coraz szybciej i szybciej, aż zlały się w długi, biały strumień. Marigold zasnęła.